4 czerwiec. Znowu robimy coś przy morzu. Dzisiaj wymieniamy co? Uchwyt do tylnego tumika. Tak wygląda stary, który to trzyma i amortyzuje. Tak wygląda nowy. Tutaj już nawet nie ma tych części. Tak wygląda stary uchwyt. Jak widać od backboxu. Widać, się przerdzewiał kompletnie. A tak wygląda nowy. Idziemy go teraz montować. Tak, i to będzie... Nowe śrubki, wszystko nowe od dealera. Koszt jest nieduży tego. A tu są te numery części, nie? Tak. Jakby ktoś potrzebował. Tak, to jest support, czyli numer tego. To jest rubber mount, czyli numer tego. To jest na lewą stronę, czyli od pasażera strony. I to też jest oddzielnie. Numer jest tu. No i oczywiście, jak to ja, musiałem wziąć też nowe śrubki, które idą dokładnie do tego. I numer tych śrubek jest tu. Tak, a jak się objawiało, że tak, znalazłeś problem? Po prostu stukał mi o wszędzie, gdzie tylko można było, więc zaglądałem i zobaczyłem, w jakim stanie jest uchwyt. Co dziwne, od strony lewej wygląda tak jak ten, a od prawej wygląda prawie jak nowy, czyli ktoś wymienił jedną stronę, a zostawił drugą. I dlatego ja zawsze wymieniam obie strony. Dobra, to idziemy się zabierać za pracę. Ten uchwyt przychodzi tam. A się błyszczy, nie? No ale to z jakimiś dodatkami, chyba jakieś opiłki tam są, nie? Co mi by się tak błyszczało? Nie wiem. Tak, to razem, to razem. No i zostało podczepić pod bakow. Idziemy. Ta śruba nie wystaje. Tak, nie ma jak chwycić. Jak nie wystaje? No nie wystaje. Pokaż. Taka krótka jest? Teraz. Wystaje teraz? Nie. Też nie? Też nie. A, bo tutaj nie ma tych tulejek. Wiesz? Widzisz? Jeśli damy bez tulejek. Tu po co one były? Tam jest bez. No i ty też tam miałeś bez. Bez, no. Może on jest pod inny. Ten zaczep, może on jest pod ten. Ten jest tulejkami? Ten? Też nie widzę. Chyba, że wchodzą tam. Nie. Dobra, chuj. Brak tulejek. Musieliśmy pozbyć się tulejek, bo śruby tam są za krótkie. Tamte. Aż za wysoko jest. Aż chyba dotyka. No ale ważne, że zrobiono. Tutaj też tu chwilę. To by było na tyle. Tu przyjechały Rumuny, Bułgary. I V8 4.4.
test wyważenia silnika. Robimy test wyważenia silnika polegający na tym, że przy odpaleniu moneta powinna nie spaść. Nie wywrócić się. Spadła. Nie przy odpaleniu, powinna teraz nie wywrócić. Poza tym ona nie jest okrągła. No to masz ułatwienie. Jakie? Bo nie jest okrągła i sobie stoi na trawie. No wyjem ten złom, daj dwójkę. Przy odpaleniu wiadomo, że jest, że się wywróci. Teraz test. Jest dwufuntówką. Jaki opak to jest? Pionowo. Nie, bo tam już jedzie. A to jedzie. Mam monetę niewyważoną. Balon tu. No i dodaj teraz gazu. No to właśnie o to chodzi. Krzywo ci chodzi silnik. No dobra, może to no dodaj gaz.